Zapis z kamery monitoringu przedstawiał mężczyznę, który miał na sobie ciemne ubrania. Można było zauważyć bluzę z dużym nadrukiem. Może to niewiele, ale przy tajemniczym zaginięciu kobiety każdy szczegół jest na wagę złota. Policjanci wiedzieli także, że ten człowiek wyszedł z centrum handlowego. Nie mieli pewności, czy to ten, którego szukali. Intuicja podpowiadała im, że tak. Potrzebowali dowodów. Na innym nagraniu odkryli, że mężczyzna poszedł na postój taksówek. Wsiadł do jednego z samochodów i zniknął. Wszystko zaczęło łączyć się w całość. Historia Kiry Stiger jest świetnym przykładem, jak wielką rolę w śledztwie mogą odegrać nagrania z monitoringu. Nawet jeżeli są słabej jakości i nie pozwalają zidentyfikować kogoś po twarzy, dzięki nim możemy prześledzić ostatnie godziny ofiary lub potencjalnego sprawcy i ułożyć zebrane tropy w solidny łańcuch poszlak. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 23 lutego 2013 roku przypadał w sobotę. Tego dnia Kira Stiger Trevino powinno rozpocząć swoją zmianę o 14. 30-latka była kierownikiem sprzedaży w gustownym sklepie odzieżowym mieszczącym się w centrum handlowym w Bloomington w stanie Minnesota. Ku zaskoczeniu wszystkich współpracowników nie zjawiła się na miejscu o wyznaczonej porze. Gdy była chora lub gdy z jakiegokolwiek powodu nie mogła przyjść do pracy, nigdy nie zwlekała do ostatniej chwili, by o tym poinformować. Jednak wybiła 14, potem 15, 16. Jej nieobecność zdziwiła koleżanki z pracy. Dzwoniły do niej, pisały SMS-y, ale nie doczekały się odpowiedzi. To również uznały za dość nietypowe. Przecież zawsze była pod telefonem. Lubiła swoją pracę. Jako ekstrawertyczka idealnie odnajdowała się w kontaktach z klientami. Jej znajome twierdziły, że zawsze sumiennie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Nie spóźniała się i nie tolerowała tego wśród innych pracowników. Jedna z pracownic sklepu postanowiła zadzwonić do męża koleżanki. Tak się złożyło, że miała jego numer telefonu od samej Kiry, która podała go jej na wszelki wypadek. Mężczyzna na szczęście odebrał praktycznie od razu. Kiedy usłyszał, że żona nie zjawiła się w pracy, zdziwił się. Nie był jednak zaniepokojony. Uspokoił rozmówczynię, twierdząc, że prawdopodobnie to pogoda pokrzyżowała 30-latce plany. Tamtego dnia spadło dużo śniegu, który zasypał miasto, nie wspominając, że drogi i chodniki były oblodzone. W umyśle koleżanki od razu pojawił się najgorszy scenariusz. Doszło do wypadku. Kierowniczka sklepu pewnie została ciężko ranna i teraz być może leży w szpitalu. Mąż skłaniał się ku bardziej optymistycznej wersji. Prawdopodobnie samochód zawiódł, a jej telefon się rozładował. Dlatego jego żona nie dotarła do centrum handlowego i nie można było się z nią skontaktować. Jednak mijały godziny, a ona w dalszym ciągu nie dawała znaku życia. Małżonek postanowił w końcu zgłosić jej zaginięcie na policję. Zrobił to w niedzielny poranek, 24 lutego. Wkrótce policjanci zjawili się w domu małżeństwa. Kira i Jeffrey mieszkali w niewielkiej posiadłości w mieście St. Paul, około 25 km od Bloomington. Dowiedzieli się, że mąż ostatni raz widział żonę w piątkowy poranek. Około 9 wyszła z domu. Tamtego dnia miała wolne w pracy, ale wybrała się na siłownię. Policjanci poprosili, by przesłuchiwany podał im adres miejsca, do którego kobieta zazwyczaj jeździła poćwiczyć. Postanowili sprawdzić, czy faktycznie tam dotarła. Jak się później okazało, nie. Kiedy Kira wyszła za próg domu, mąż już więcej jej nie widział. Nie rozmawiał z nią przez telefon, nie wymieniał żadnej wiadomości. Twierdził, że nie raz i nie dwa znikała bez słowa. Czasami na kilka godzin, czasami na parę dni. Zazwyczaj wtedy, gdy miała wolne w pracy. Lubiła czas spędzony w samotności. On nie dostrzegał w tym nic podejrzanego. Szanował jej potrzebę własnej przestrzeni i spokoju. Jednak do tej pory nigdy nie zaniedbywała swoich zawodowych obowiązków. Gdy zadzwoniła do niego pracownica sklepu, wybrał numer żony. Nie odebrała. Mijały godziny i w dalszym ciągu milczała. Stróże prawa zapytali, czy mąż kontaktował się z jej bliskimi. Być może oni wiedzieli, gdzie mogła przebywać. Mężczyzna powiedział wtedy, że zadzwonił do teściowej, ale zrobił to już po tym, jak złożył zawiadomienie o zaginięciu. Nikt z rodziny kobiety nie wiedział, gdzie mogła się wybrać.
byli zdziwieni i naprawdę zaniepokojeni, że 30-latka nie wróciła do domu. Oni również nie mieli z nią kontaktu od piątku. Policjanci postanowili odtworzyć przebieg dnia poprzedzającego zniknięcie Kiry. Mąż zeznał, że w czwartek 21 lutego kobieta poszła do pracy. Skończyła zmianę wieczorem. Gdy wyszła ze sklepu, on czekał na nią na terenie centrum handlowego. Poszli do jednej z tamtejszych restauracji na kolację. Zjedli około 19:30. Potem jeszcze pograli w kręgle i wybrali się na małe zakupy. Kiedy wrócili do domu, obejrzeli film. Ten fakt potwierdził ich współlokator. 30-parolatek zeznał, że ostatni raz widział Kirę w czwartek koło 22:00. Siedziała wtedy na kanapie w salonie. Mąż jeszcze dodał, że po skończonym około północy seansie położyli się spać. Śledczy sprawdzili kamery monitoringu w centrum handlowym. Jest tam ponad 500 sklepów, 60 restauracji, park rozrywki i kino. W całym obiekcie zainstalowano prawie 100 kamer. Policjanci musieli przekopać się przez setki nagrań. W końcu znaleźli te, na których widać było małżeństwo. Blondynka ubrana na czarno z białą torebką i mężczyzna w szarej bluzie, czarnych spodniach i białych butach, mający ze sobą żółto-papierową torbę. Widać, jak idą przez centrum handlowe i rozmawiają. Zmierzają w stronę wyjścia i w końcu wychodzą na parking. Nie zarejestrowano momentu, w którym wsiadają do auta, ale chwilę później odjeżdża stamtąd biały samochód, który wygląda zupełnie jak ten, którym zaginiona tamtego dnia pojechała do pracy. Uwagę śledczych zwróciło inne nagranie. Widać na nim trzech mężczyzn, którzy idą kilka metrów przed małżeństwem. Jeden z nich odwraca się i skupia uwagę na Kirze. Policjanci uznali, że to może być ważny trop. Co jeśli 30-latka wpadła mu w oko? Mógł postanowić ją śledzić. Dzięki temu dowiedział się, gdzie mieszkała. Następnego dnia wrócił tam i czekał, aż wyjdzie z domu. Tylko co stało się później? Spodobało mu się tak bardzo, że postanowił ją porwać i skrzywdzić? Była to tylko teoria, ale stróże prawa uważali, że warto to sprawdzić. Ustalono tożsamość tego mężczyzny i został przesłuchany. Szybko okazało się, że nie miał nic wspólnego ze zniknięciem kobiety. Fakt zwróciło jego uwagę i przez chwilę się w nią wpatrywał. Jednak po opuszczeniu centrum handlowego więcej nie widział jej na oczy. Policjanci sprawdzili bilingi poszukiwanej. W ten sposób ustalili niezwykle istotny szczegół. Zdradzała męża. Jej kochankiem okazał się niejaki Ryan Wendt. 32-latek był kierownikiem regionalnym sklepu, w którym pracowała. To właśnie tam się poznali. Początkowo łączyła ich wyłącznie przyjaźń, która z czasem zmieniła się w płomienny romans. Około miesiąc przed zniknięciem zaczęli ze sobą sypiać. Ryan twierdził, że kobieta nie była szczęśliwa w małżeństwie. Chciała się rozwieść i na stałe związać z nim. Ostatni raz widział ją kilka dni wcześniej, w niedzielę 17 lutego. W czwartek wieczorem, podczas małżeńskiej randki, kochankowie wymieniali czułe SMS-y. 30-latka pisała m.in., że nawet będąc z mężem, myśli o swoim przełożonym. Mąż wydawał się zaskoczony tą informacją. Co prawda jakiś czas temu miał pewne podejrzenia. W ich małżeństwie pojawiły się problemy. Wyczuwał pomiędzy nimi dystans. Jego żona dziwnie się zachowywała. Dawała mu odczuć, że nie była w tym związku szczęśliwa. Padły nawet sugestie separacji i rozwodu. On jednak nie chciał o tym słyszeć. Zapytał ją raz, czy miała kogoś innego. Zaprzeczyła. Uwierzył. Dodał, że ona faktycznie tamtego wieczoru podczas ich wspólnego wypadu do centrum handlowego praktycznie non-stop trzymała telefon w ręce. Domyślał się, że z kimś pisała, ale nie wiedział z kim. Nie przeszło mu przez myśl, że mógł to być jej kochanek. Śledczy wzięli pod lupę Ryana. Uważali, że miał motyw, by skrzywdzić Kirę. W końcu pracowali w tym samym miejscu, ale on znajdował się wyżej w hierarchii. Gdyby ich romans wyszedł na jaw, oboje mogliby mieć problemy. Okazało się, że w dniu zniknięcia kochanek przebywał w zupełnie innym stanie. Nie mógł więc wyrządzić jej krzywdy. Ale wtedy śledczym zaświtała inna myśl.
Zastanawiali się, co jeśli Kira wyjechała i do niego dołączyła. Byłby to dość optymistyczny scenariusz, w którym nie doszło do żadnego przestępstwa. Sprawdzili ten wątek, ale niestety ich przypuszczenia się nie potwierdziły. Przyjrzeli się uważnie innym tropom. Telefon kobiety był wyłączony. Nie korzystała z mediów społecznościowych czy konta bankowego. Z domu nie zniknęły rzeczy niezbędne do zabrania podczas ucieczki, takie jak na przykład paszport czy inne ważne dokumenty. Dla nich oznaczało to jedno – nie zniknęła dobrowolnie. Ktoś przyłożył do tego rękę. W poniedziałek, czyli dzień po złożeniu zawiadomienia o zaginięciu, policja otrzymała informację z centrum handlowego, w którym kobieta pracowała. Na parkingu od około 48 godzin stał zaparkowany biały samochód. Ochrona zwróciła uwagę, że nikt po niego nie wrócił. Zupełnie jakby został porzucony przez właściciela. Na karoserii widniały dziwne ślady, które przypominały zaschniętą krew. Po sprawdzeniu tablic rejestracyjnych wyszło na jaw, że pojazd należał do poszukiwanej. W tej części parkingu nie było zamontowanego monitoringu. Nie dało się więc sprawdzić, kto go tam zostawił. Jednak śledczy wpadli na pewne rozwiązanie. Sprawdzili kamery znajdujące się w innych miejscach należących do obiektu i te przy sąsiednich budynkach. Na kilku nagraniach z piątku koło godziny 10 widać nadjeżdżający biały samochód. Na jednym z nich zarejestrowano tajemniczego mężczyznę idącego od zaparkowanego auta. Stróże prawa nie mogli jednoznacznie stwierdzić, czy ten człowiek faktycznie wysiadł z tego konkretnego samochodu. Mimo to nie zignorowali tego wątku. Odszukali kolejne nagrania, dzięki którym odtworzyli drogę tego człowieka z centrum handlowego na postój taksówek. Wsiadł do jednej z nich i odjechał. Twarz na nagraniach była niewyraźna. Określenie jego tożsamości okazało się niemożliwe. Policjanci wiedzieli tylko jedno. Miał na sobie ciemne ubrania, m.in. bluzę z kapturem z charakterystycznym nadrukiem na klatce piersiowej. Na szczęście ustalili, z jakiej firmy była ta taksówka, do której wsiadł. Po nitce do kłębka dotarli do bardziej szczegółowych informacji. Dowiedzieli się, kto zrealizował ten konkretny kurs i jakie były tablice rejestracyjne pojazdu. Pasażer zapłacił za kurs gotówką. Kierowca nie zapamiętał wyglądu mężczyzny. Na szczęście poznaliśmy odpowiedzi na inne pytania, m.in. pod jaki adres pojechali. Była to ulica, przy której mieszkała zaginiona kobieta wraz z mężem. Tyle, że mężczyzna kazał się wysadzić kilka domów dalej. Samochód poszukiwanej dokładnie przebadano. Tak jak już wcześniej wspomniałem, widniały na nim czerwone, zaschnięte plamy. Zabezpieczono je. W pobliżu parkingu znaleziono też wyrzuconą wycieraczkę samochodową z podobnymi śladami. Wszystkie zabezpieczone dowody okazały się być poplamione krwią 30-latki. Śledczy założyli, że prawdopodobnie nie mają już do czynienia z porwaniem, a z zabójstwem. Ktoś zabił kobietę, a następnie pozbył się jej samochodu, chcąc w ten sposób zmylić trop. Dać złudzenie, że to ona porzuciła auto na parkingu centrum handlowego, w którym pracowała. Oprócz krwi trafiono na inne interesujące przedmioty w środku samochodu. Znaleziono m.in. torebkę kobiety, w której brakowało prawa jazdy. Na siedzeniu leżały dokumenty rozwodowe. Wyglądało na to, że rozwód nie był już tylko sugestią. Naprawdę chciała rozstać się z mężem, choć on twierdził, że nic na ten temat nie wiedział. Mimo wszystko nie zaprzeczał problemom w ich związku. Uważał jednak, że byli w stanie sobie z nimi poradzić. Ona musiała sądzić inaczej. Przesłuchano sąsiadów małżeństwa. Ostatni raz widzieli 30-latkę w czwartek wieczorem. Ktoś z nich sugerował, że policja powinna sprawdzić kamerę zainstalowaną przy domu jednej z rodzin. Poproszono ich o nagranie. Od razu się zgodzili. Była to kamera ruchoma. Dawała widok na dom Kiry i Jeffreya, ale obraz co kilka sekund się zmieniał. To znacząco utrudniło pracę policjantów. Mimo to i tak trafili na ujęcia pokazujące mężczyznę w ciemnej bluzie z nadrukiem na klatce piersiowej. Wysiadał z taksówki w piątek o 10:45. Mieli szczęście, bo inne klatki nagrania pokazywały, gdzie poszedł.
nie trudno zgadnąć, że ruszył w stronę posiadłości małżeństwa. Jakiś czas wcześniej, około 9:30, kamera zarejestrowała moment, w którym samochód zaginionej odjechał z podjazdu tuż przy ich domu. Niestety, nie można było stwierdzić, kto siedział za kierownicą. Śledczy postanowili sprawdzić też nagrania z nocy z 21 na 22 lutego. Dzięki tym nagraniom dowiedzieli się, że 15 minut przed pierwszą w domu poszukiwanej 30-latki włączono światło. W czasie, w którym zarówno ona, jak i mąż mieli już spać. Pół godziny później światło zgasło, ale po kolejnych 5 minutach zapaliło się oświetlenie zainstalowane na podjeździe. Kiedy się wyłączyło, znowu zapalono światło we wnętrzu domu. Około 2:00 ktoś odjechał białym samochodem. Na nagraniu jednak ponownie nie było widać kierowcy, więc nie udało się stwierdzić, czy była to Kira. Policjanci sprawdzili kamery przemysłowe w innych częściach miasta. W ten sposób odtworzyli trasę pojazdu. Samochód zatrzymał się na stacji benzynowej. Wysiadł z niego mężczyzna. Nie udało się go zidentyfikować. Zatankował i odjechał w stronę autostrady. Nie wiadomo, kiedy wrócił pod dom Kiry. Obrał inną trasę, przez co kamera sąsiadów nie zarejestrowała tego momentu. Śledczy skonfrontowali się z mężem poszukiwanej. Przyznał, że osoba z tego ostatniego nagrania to on. Twierdził, że żona poprosiła go, by zatankował jej samochód. Rano chciała się wybrać na siłownię i nie tracić już na to czasu. Nagranie potwierdziło jego słowa przynajmniej częściowo. Jednak policjantów męczyło pytanie, dlaczego wybrał inną drogę powrotną. Mężczyzna nie podał żadnego sensownego wytłumaczenia. Nie zdradził też, gdzie był. Jeffrey Trevino, mąż zaginionej, już na samym początku znalazł się w kręgu zainteresowania śledczych. Statystycznie to życiowi partnerzy najczęściej stoją za porwaniami i zabójstwami swoich drugich połówek. W tej konkretnej sprawie motyw wydawał się oczywisty. Żona zdradzała go od kilku tygodni. Chciała odejść. Rozmawiała już na ten temat z prawnikiem. W jej samochodzie odnaleziono dokumenty rozwodowe. Poza tym, zdaniem śledczych, Jeffrey zachowywał się co najmniej dziwnie. W dniu zgłoszenia zaginięcia, gdy przyjechali do jego domu, 39-letni wówczas mężczyzna był zdenerwowany. Ale nie tym, że jego żona zniknęła bez słowa. Nie podobało mu się, że na miejscu zjawiło się kilku policjantów. Spodziewał się jednego, a przybyło ich więcej. Zadał też podejrzane pytanie. Chciał wiedzieć, co powinien zrobić z rzeczami Kiry. Zupełnie jakby wiedział, że ona już tam nie wróci. Przesłuchanie znajomych kobiety z pracy również dostarczyło śledczym ciekawych informacji. Kiedy współpracowniczka zadzwoniła do Jeffa i powiedziała mu, że jego żona nie pojawiła się w pracy, była o wiele bardziej zmartwiona od niego. To on ją uspokajał i starał się znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie, dlaczego żona nie przyszła. Gdy siostra Kiry dowiedziała się o zniknięciu, od razu zadzwoniła do Jeffa. Ten zaczął jej opowiadać, że 30-latka w ostatnim czasie dziwnie się zachowywała. Podobno często imprezowała i nadużywała alkoholu. Jego rozmówczyni była zszokowana. Uważała, że to nie pasowało do jej siostry. On odrzekł wtedy, że też myślał, że znał swoją żonę. Dodał, kochałem ją. Nie powiedział kocham, tylko kochałem. To od razu zwróciło uwagę kobiety. Zapytała go wprost, dlaczego użył czasu przeszłego. On się wtedy zdenerwował. Zaczął krzyczeć i przeklinać. Twierdził, że szwagierka źle go zrozumiała i usiłowała przekręcić to, co powiedział. Kobieta rozłączyła się. Wcześniej trafiła na Facebooku na plakat informujący o zaginięciu Kiry. Postanowiła zadzwonić na infolinię policyjną. Liczyła, że czegoś się tam dowie. Nie chciała już rozmawiać z Jeffem. Wtedy usłyszała, że nie zgłoszono zaginięcia żadnej kobiety o nazwisku Trevino. Dopiero po kilku minutach sprawę wyjaśniono. Okazało się, że w trakcie składania zawiadomienia na policję, mąż podał wyłącznie panieńskie nazwisko żony, czyli Stiger. Na plakatach umieścił jej obecne, które przyjęła po ślubie. Siostra uważała, że zrobił to celowo. W jednym z wywiadów przedstawiła swoją teorię na ten temat. Jeśli jakaś osoba zadzwoniłaby pod numer i powiedziała, że ma cenne informacje w sprawie Kiry Trevino, prawdopodobnie usłyszałaby, że to musi być pomyłka.
Wyraził też niezadowolenie, że sprawa została nagłośniona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy znika twoja bliska osoba, zazwyczaj robisz wszystko, co możesz, by każdy o tym usłyszał. Jemu zależało na czymś odwrotnym, by nikt się nie zainteresował. I co najważniejsze, zanim skontaktował się z policją, nie zadzwonił do teściów i rodzeństwa żony. Nie upewnił się, czy kobiety nie ma z nimi. Nie podjął tego istotnego kroku. Można było powiedzieć, że był zdenerwowany i zupełnie o tym zapomniał. Jednak w trakcie rozmowy z policjantami nie wydawał się szczególnie poruszony. Ostatni raz kobietę widziano we własnym domu. Tylko mąż miał z nią kontakt w piątkowy poranek. Nikt nie mógł potwierdzić jego wersji. Współlokator i sąsiedzi widzieli ją dzień wcześniej. O 22:00 oglądała film w salonie. Chwilę przed północą wysłała ostatnią wiadomość tekstową. Potem należący do niej telefon został wyłączony lub się rozładował. Godzinę później we wnętrzu domu i na podjeździe zapaliły się światła. Mąż pojechał jej samochodem na stację benzynową. Potem wybrał nieznaną śledczym trasę i nie wiadomo kiedy wrócił. Sąd wydał nakaz przeszukania domu małżeństwa i auta należącego do Jeffa. W samochodzie nie natrafili ani na krew, ani na inne podobne ślady. Zamiast tego zabezpieczyli paragon pochodzący ze stacji benzynowej, którą odwiedził o 2:00 w nocy. Mężczyzna zrobił tam zakupy, tyle że 6 godzin później, dokładnie o 8:08. Wybrał również pieniądze z bankomatu. Okazało się, że pojechał tam już swoim własnym samochodem. Nagrania z 2 różnych kamer monitoringu ujęły 2 istotne momenty. Pierwszy, kiedy ciemny pojazd przejeżdża przez osiedle domów jednorodzinnych. Drugi, w którym kierowca wysiada z samochodu już na stacji. Ma wtedy na sobie ciemną bluzę z kapturem i z charakterystycznym nadrukiem na klatce piersiowej. Taką jak osoba z wcześniej zabezpieczonego materiału, która kręciła się w pobliżu parkingu centrum handlowego, a potem zamówiła taksówkę. W domu technicy kryminalistyczni natrafili na liczne ślady krwi. Kilka niewielkich, zaschniętych kropel można było zobaczyć gołym okiem, m.in. na ścianach sypialni czy łóżku. Specjaliści użyli luminolu, by sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jej więcej. Na podłodze i dywanie odnaleziono prawdziwe kałuże brunatnej substancji, ale nie tylko tam. Również w innych częściach domu, na schodach prowadzących do piwnicy czy w łazience. Badania laboratoryjne potwierdziły, że była to krew Kiry. A to mogło oznaczać, że ich sypialnia była miejscem jej śmierci. Ilość krwi sugerowała, że doszło tam do brutalnej zbrodni. Ofiara została gdzieś przeniesiona, być może do bagażnika auta. Sprawca w trakcie pozbywania się zwłok pobrudził krwią resztę domu. Policjanci założyli, że Kira została zamordowana. Pozostało tylko pytanie, co stało się z ciałem? Współlokator pary twierdził, że tamtej nocy nie słyszał żadnych dziwnych odgłosów czy wrzasków. Nic go nie obudziło. Kiedy wstał rano i szykował się do pracy, nie zauważył nic podejrzanego. Podkreślił też, że Jeff nie skrzywdziłby swojej żony. Śledczy jednak uważali inaczej. We wtorek 26 lutego, czyli zaledwie 2 dni po wszczęciu poszukiwań, mężczyzna został aresztowany. Postawiono mu zarzut morderstwa 2. W tamtejszym stanie ustawa karna przewiduje, że taki czyn można popełnić w sposób zamierzony, jak i niezamierzony. Zamierzone morderstwo 2 jest wtedy, gdy ktoś powoduje śmierć drugiej osoby w zamiarze bezpośrednim. Jednak nie występuje tutaj element premedytacji, czyli sprawca nie zaplanował wcześniej swojego działania. Decyzję podjął nagle. O niezamierzonym mówi się wtedy, gdy ktoś zamierzał popełnić inne przestępstwo z użyciem przemocy, z wyjątkiem przestępstw seksualnych, na przykład spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, ale w wyniku swojego działania, które powinien przewidzieć, doprowadził do zgonu ofiary. Prokurator przyjął następującą wersję wydarzeń. Mąż zauważył SMS-y żony i jej kochanka. Być może ona oznajmiła, że od niego odchodzi. Rzucił się na nią. Zadał śmiertelne ciosy. Użył przedmiotów, które miał pod ręką, a później je skutecznie ukrył. Następnie przeniósł zwłoki do auta kobiety. Wybrał się na stację, aby zatankować. Chciał w ten sposób zapewnić sobie alibi. Następnie pojechał autostradą w nieznane dla organów ścigania miejsce, aby porzucić ciało.
Prawdopodobnie wybrał las lub jakieś jezioro czy ujście rzeki. Kira i Jeff poznali się w Wisconsin, gdzie oboje wtedy mieszkali. On był od niej o 9 lat starszy. Ślub wzięli w 2010 roku. Krótko później przeprowadzili się do Minnesoty ze względu na pracę mężczyzny. W źródłach brakuje informacji, czym konkretnie się zajmował. Wynajmowali dom w spokojnej okolicy. Sprawiali wrażenie idealnego małżeństwa. Nie zwierzali się rodzinie i znajomym ze swoich problemów. Nie doczekali się wspólnych dzieci, ale 39-latek miał nastoletnią córkę z poprzedniego związku. Dziewczyna świetnie dogadywała się z macochą. Wydawało jej się niemożliwe, żeby jej ojciec zabił swoją żonę. Ale dowody mówiły same za siebie, nawet jeśli nie znaleziono ciała. Prokurator uważał, że tylko mąż mógł ją zabić. Wykluczył możliwość, aby zbrodnię popełnił ktoś inny, kochanek lub współlokator. Tyle, że Jeff nie przyznał się do winy. Odmówił złożenia wyjaśnień. Milczał. Być może liczył na to, że to go uratuje. W końcu policja nie znalazła ciała. Niektórzy wierzą, że skoro go nie ma, to nie ma zbrodni i nie może być wyroku. Ale to nieprawda. Podobna sprawa, w której skazano sprawcę bez znalezienia ciała, miała miejsce również w Minnesocie, tyle że 14 lat wcześniej. Pewien mężczyzna porwał młodą kobietę, kiedy ta wychodziła z pracy. Przywiózł ją do swojego domu i tam pozbawił życia. Policjanci w trakcie śledztwa nie odnaleźli jej zwłok, tylko kilka odłamków kości i jeden ząb w domu podejrzanego. Ówczesne badania DNA nie pozwoliły stwierdzić, do kogo należały szczątki. Jednak mieli przeciwko mężczyźnie inne dowody, które ostatecznie pozwoliły go skazać. Śledczy z St. Paul liczyli na to, że uda im się odnaleźć zwłoki. Chcieli, by bliscy Kiry mogli ją pochować. Pogodzenie się ze śmiercią ukochanej osoby jest niewyobrażalnie trudne, nie mówiąc już o sytuacji, w której brakuje ciała. Wtedy nawet skazanie sprawcy nie daje poczucia ostatecznego domknięcia i nie sprawia, że sprawiedliwości staje się zadość. Z tego względu oni również prowadzili działania na własną rękę. Przeszukiwali pobliskie lasy i tereny niedaleko akwenów. Mieli nadzieję, że trafią na coś istotnego. 16 marca 2013 roku wybrali się nad jezioro w Maplewood, położone kilka kilometrów od domu ofiary. Dziadek Kiry znalazł tam plastikową torbę, w której były koszulka, biustonosz i poduszka ze śladami krwi. Bliscy natychmiast przekazali to policji. Nie mieli pewności, czy te przedmioty faktycznie miały jakiś związek z prowadzonym śledztwem. Z uwagi na bliską odległość pomiędzy miejscem dokonania znaleziska a domem ofiary, policjanci postanowili to sprawdzić. Okazało się, że krew na poduszce należała do 30-latki. W tej sytuacji zdecydowano, by przeszukać jezioro i teren wokół niego. Ściągnięto tam nurków i psy tropiące. Niestety, nie odnaleziono ani ciała, ani żadnych innych dowodów. 2 tygodnie później policjanci dołączyli do materiału dowodowego prawo jazdy kobiety, którego brakowało w jej torebce. Natknęli się na niej kilka kilometrów od jej domu. 8 maja, czyli w 76 dniu poszukiwań, pewien mieszkaniec St. Paul zgłosił na policję przerażające znalezisko. Podczas spaceru zauważył coś dziwnego unoszącego się w rzece Mississippi. Kiedy podszedł bliżej, stwierdził, że to może być ludzkie ciało. Natychmiast zawiadomił policję, która przybyła na miejsce z ekipą nurków. Niedługo później wyłowiono zwłoki należące do młodej kobiety. Były w zaawansowanym stadium rozkładu, więc nie dało jej się od razu zidentyfikować. Stróże prawa przeczuwali, że to może być Kira. Lekarz sądowy potwierdził tę teorię dzięki dokumentacji stomatologicznej ofiary. Raport z sekcji zwłok wskazywał na to, że doznała przed śmiercią 3 urazów. Na głowie, a konkretnie po lewej stronie czoła, widniała rana o 4 cm długości i 1 cm głębokości, zadana niezidentyfikowanym przedmiotem o ostrych krawędziach. Sprawca zranił jej usta, zostawiając niewielki ślad w kształcie litery V pomiędzy górną wargą a nosem. Przycisnął dłoń do jej warg w geście duszenia. Na palcu musiał mieć jakiś pierścionek, prawdopodobnie gładką obrączkę, bez żadnych zdobień.
to właśnie ona odcisnęła się nad ustami ofiary. Zabójca mógł później przyłożyć do jej twarzy poduszkę. Trzecim obrażeniem okazał się złamany palec wskazujący u lewej dłoni. Lekarz sądowy stwierdził, że doszło do tego, gdy kobieta próbowała się bezskutecznie bronić. Mimo wszystko nie potrafił określić, w jakiej kolejności urazy powstały i co ostatecznie doprowadziło do zgonu. Prawdopodobnie obrażeń było jeszcze więcej, ale z uwagi na stan zwłok tylko tyle udało się ustalić. Sprawdzenie żołądka ofiary wykazało, że ostatni posiłek spożyła na kilka godzin przed śmiercią. Z początkowej wersji Jeffa wynikało, że zjedli kolację około 19:30. Część pokarmu została już strawiona, czyli zmarła jakiś czas po powrocie do domu. Mogło to być około 1:00 w nocy, kiedy światło zapaliło się w domu i na podjeździe. Proces ruszył kilka miesięcy później, bo już we wrześniu 2013 roku. Werdykt ławy przysięgłych zapadł po 9 rozprawach. W sprawie nie zgromadzono zbyt wielu dowodów bezpośrednich, ale za to łańcuch poszlak okazał się solidny i nierozerwalny. Oskarżony został uznany za winnego zabicia swojej żony. Oceniono, że popełniony przez niego czyn nosił znamiona niezamierzonego morderstwa drugiego stopnia. Nie zaplanował swojej zbrodni, nie rzucił się na nią, by ją zabić. Mimo to jego zachowanie nosiło znamiona okrucieństwa. Można to już powiedzieć o samym akcie pozbawienia kogoś życia, ale on oprócz tego wyrzucił zwłoki do wody. Nie zdradził, gdzie je ukrył. Naraził rodzinę ofiary na dodatkowe cierpienie. Maksymalna kara za takie przestępstwo w stanie Minnesota wynosi 40 lat. Jeffowi wymierzono 27 lat i 6 miesięcy. Jego obrońca odwołał się od wyroku, ale ostatecznie został on podtrzymany. Skazaniec będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 18 latach, czyli w czerwcu 2031 roku. Będzie mieć wtedy 57 lat. Rodzina Kiry ma nadzieję, że mężczyzna odsiedzi cały wyrok. Ich zdaniem to i tak za mało. Uważają go za potwora. Ciągle zadają sobie pytanie, dlaczego po prostu nie pozwolił jej odejść. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Przypominam, że nowe podcasty pojawiają się na Spotify, YouTube i wszystkich aplikacjach podcastowych w każdy poniedziałek. Możecie mnie także zaobserwować na Instagramie. Nazywam się Marcin Myszka 1 i na tym profilu zdradzam co jakiś czas nowinki i kulisy z mojego podcastowego świata. Do usłyszenia za tydzień. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Akta sądowe Jeffreya Dale'a Trevino. Program See No Evil, odcinek 8, sezon 8. Wywiad z siostrą ofiary, Carrie Ann Stiger, pod tytułem The Murder of Kira Stiger, opublikowany na YouTube 11 marca 2022 roku. Informacje z takich portali internetowych jak CBS News, Denver Post, Daily Mail czy Bring Me The News.